przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Witajcie, nazywam się Alan Finger. Nauczam jogi od ponad 38 lat. Jestem założycielem szkoły jogi. Wybrałem moich najlepszych instruktorów, by demonstrowali techniki odpowiednie dla każdego z Was. Dziś instruktor Douglas Stewart pomoże Wam się skupić na własnym ciele. Jeśli użyjecie ćwiczeń jogi, by właściwie ułożyć swoje ciało, odnajdziecie w sobie nowe pokłady siły i nową giętkość. Za chwilę zaczynamy. Przygotujcie dla siebie miejsce i ćwiczcie razem z nami. Witajcie. Nazywam się Douglas, a to jest Suzanne. Jesteśmy w kręgu Grand Lido na Jamajce. Stres i napięcie mają fizyczne efekty. Pozostają w Waszym ciele jak węzły w mięśniach. Powstaje napięcie, które może zakłócić Wasze życie. Tracicie przez nie kontakt z własnym ciałem. Dziś pokażemy zestaw ćwiczeń, które pomogą Wam się odnaleźć. Zaczynamy stojąc. Palce stóp razem, kostki rozchylone. Teraz unosimy palce stóp, każdy palec unosi się nad podłoże. Poczujcie, jak się unoszą. Skupcie się na każdym z tych palców, poczujcie zewnętrzne krawędzie stóp, podbicie się unosi. Pięty wciskamy w podłoże. Te właśnie miejsca podtrzymują Was, kiedy stoicie. Teraz połóżcie palce stóp na ziemi. Rozszerzamy je, jakbyśmy chodzili po piasku. Pozwólcie, by to zespolenie z podłożem dało się odczuć w całej nodze, w kolanach, które ułożone są dokładnie nad stawami skokowymi. Być może lekko uginacie kolana i opuszczacie kość ogonową. Unieście się na tyle, by biodra znalazły się dokładnie nad stawami skokowymi, a ramiona nad biodrami. Rozluźniamy i opuszczamy ramiona. Głowę wyciągamy do góry. Połączcie ciało z oddechem. Być może czujecie się dziwnie. Nasze ciało ma różne nawyki, które wytworzyliśmy teraz, kiedy przyjęliście właściwą postawę. Zobaczcie, jakie to uczucie. Poczujcie swój oddech. Bierzemy dłonie przed siebie, składamy je razem. Czujemy, jak dłonie stykają się ze sobą, opuszczamy ramiona. W czasie wdechu złączamy łokcie i robimy skłon do dołu. Wysuwamy mostek do góry. Dobrze. W czasie wydechu opadamy w dół. Zatrzymujemy się. Czujemy stopy, które dotykają do podłoża. Niektórym nie uda się dotknąć podłoża, nie szkodzi. Możecie oprzeć dłonie na goleniach, uginając kolana. Niezależnie od tego, którą wersję ćwiczenia wykonacie, musicie czuć swoje stopy i dłonie. W czasie wdechu wyginamy się. Rozszerzamy klatkę piersiową, czujemy swoje plecy. Wydech i opadamy w dół. Rozluźniamy głowę, zatrzymujemy się. Napięcie zwykle kumuluje się w szyi i w ramionach. Poczujcie, jak głowa całym ciężarem opada w stronę podłoża. W czasie wdechu unosimy ramiona w bok i wstajemy. Dłonie składamy razem nad głową. Teraz opuszczamy dłonie przed sobą. Dobrze, w czasie wdechu dotykamy łokciami do siebie, rozciągamy się. W czasie wydechu skłon do przodu. Wdech, opieramy się na palcach. Rozciągamy się, wczuwamy we własny oddech. Wydech, opadamy w dół. W czasie wdechu unosimy ręce w bok i wracamy do pozycji stojącej. Dobrze. W czasie wydechu składamy ręce przed sobą.
Ten układ to pozdrowienie Słońca, a właściwie jego początek. Teraz pogłębiamy nieco pozdrowienie, zbliżając tułów do podłoża. Zauważcie, jak oddech pozwala Wam połączyć elementy ćwiczenia. Wdech i wydech. Wdech, podpieramy się palcami. W czasie wydechu cofamy prawą nogę. Wdech i tułów wraca do góry, dłonie zwrócone do siebie. W czasie wydechu opuszczamy dłonie na podłoże, rozciągamy się. W czasie wdechu podwijamy palce cofniętej stopy w stronę podłoża i cofamy drugą stopę. Stajemy na kolanach. Wydech, pozycja foki. Wdech, siadamy na piętach. W czasie wdechu stajemy na czworakach, kręgosłup ułożony równolegle do podłogi. Wydech, prawą stopę przesuwamy do przodu. W czasie wdechu unosimy dłonie, delikatny skłon w tył. W czasie wydechu opuszczamy dłonie na podłoże. Podwijamy palce cofniętej stopy w stronę podłoża w czasie wdechu. Wydech i dostawiamy cofniętą stopę do drugiej. Wdech. Jeśli opieracie dłonie na goleniach, nie szkodzi. W czasie wydechu pochylamy się do przodu. W czasie wdechu unosimy ręce w bok i prostujemy się. Wydech i składamy dłonie przed sobą. Wdech, rozciągamy się. Wydech, skłon. Wdech, możecie ugiąć kolana. Wydech, opadamy, cofamy prawą stopę daleko za siebie, kolano na podłoże. Cofamy prawą nogę daleko za siebie, kolano na podłoże. Wdech, unosimy ręce nad głowę, wydech, opuszczamy ręce. Podwijamy palce cofniętej stopy w stronę maty w czasie wdechu i opuszczamy wysunięte kolano. Wdech i w czasie wydechu pozycja foki, siadamy na piętach. W czasie wdechu stajemy na czworakach, kręgosłup równolegle do podłoża. Wydech, prawa stopa do przodu. Wdech, ręce unosimy nad głowę. W czasie wydechu opuszczamy dłonie na podłoże. Podwijamy palce cofniętej stopy w stronę podłoża w czasie wdechu. Wydech i dostawiamy cofniętą stopę do drugiej. Wdech i w czasie wydechu skłon do przodu. W czasie wdechu odpychamy się od podłoża i wracamy do pozycji stojącej. Wydech, pozycja namastei, ręce składamy razem przed sobą. Zatrzymujemy się na chwilę, czujemy swoje ciało, czujemy jak przepływa przez nie oddech, pozostajemy przy pozdrowieniu Słońca. Postarajcie się połączyć ruch z oddechem. Wdech i wydech. Wdech, wydech, cofamy prawą nogę, kolano na podłoże. Wdech, do góry. Wydech, dłonie w dół. Podwijamy palce cofniętej stopy w stronę maty, wdech i w czasie wydechu pozycja foki. Wdech, wstajemy na czworaki, kręgosłup prosty. W czasie wydechu przesuwamy prawą stopę do przodu, wdech, wyciągamy dłonie. Wykorzystajcie oddech, połączcie go z ruchem. Wydech, opuszczamy dłonie. W czasie wdechu podwijamy palce stopy w stronę podłoża. Wydech, dostawiamy cofniętą stopę do drugiej. Wdech na palce i wydech, opadamy. Wdech, wstajemy i składamy dłonie razem. To doskonały układ na początek dnia, jeśli nie macie czasu na nic innego. Joga to odnajdywanie równowagi w przeciwieństwach. Nauka odnajdywania we wszystkim równowagi. Witajcie ponownie. Mam na imię Douglas, a to jest Susan. Jesteśmy w okręgu Grand Lido na Jamajce.
Odnajdujemy siebie dzięki serii płynnych ćwiczeń. Teraz nieco przyspieszymy i zastosujemy inną wersję pozdrowienia słońca. Pierwszą część odwrócimy. Składamy dłonie razem. Dociskamy stopy w dół. Czujemy jedność ciała z oddechem. Wdech, stykamy łokcie ze sobą, rozciągamy tułów. W czasie wydechu skłon do przodu. Dłonie możemy oprzeć na podłodze lub na goleniach. Wdech, podpieramy się palcami. W czasie wydechu cofamy prawą stopę, ale nie opuszczamy kolana na podłoże. Wdech i przechodzimy do górnego wypadu. Wydech, opieramy dłonie o podłoże. W czasie wdechu cofamy stopy do pozycji deski. Zatrzymajmy się. Ramiona znajdują się dokładnie nad dłońmi. Stopy są wciśnięte w podłoże. Ich zewnętrzne krawędzie leżą równolegle do siebie. Nie pozwólcie im się rozchylać, mają być aktywne. Wdech i w czasie wydechu opadamy. Zatrzymujemy się 10 cm na podłożem. Jeśli musicie stanąć na kolanach, w porządku. Wdech i wysuwamy mostek do przodu. Rozciągamy się i cofamy ramiona do tyłu i w dół. Dłonie oparte. Wszystkie palce stóp oparte o podłoże. Wysuwamy mostek do góry. Wydech, unosimy kość ogonową i wracamy do pozycji psa. Kość ogonowa jest wysoko. Dłonie wciśnięte w podłoże. Stopy leżą równolegle. Kość ogonowa się unosi, a dłonie dociskają w dół. W czasie wdechu patrzymy na swoje dłonie. Wydech, stawiamy prawą stopę między dłońmi. Wdech, wysoki wypad. Wydech i opieramy dłonie na podłożu. Wdech i w czasie wydechu dostawiamy cofniętą stopę do drugiej. Wdech, rozciągamy się. Wydech i wykonujemy skłon do przodu. W czasie wdechu unosimy ręce w boki, wstajemy. Wydech i składamy dłonie razem przed sobą. Połączmy ćwiczenia. Wdech, rozciągamy się. Wydech, skłon. Czujemy, jak pępek zbliża się do kręgosłupa. Wdech, unosimy się, wysuwamy mostek do góry. Wydech, skłon i cofamy prawą stopę. Wdech, do góry i w czasie wydechu skręt w prawo. Przeciwległe ramię zbliżamy do biodra, a cofniętą dłoń kładziemy na udzie. Wdech, wracamy do środka. Dłonie odwrócone do siebie. Wydech i opuszczamy dłonie na podłoże. W czasie wdechu robimy krok do tyłu, pozycja deski. Wydech, chaturanga, możecie się opuścić. Wdech, pozycja górnego psa. Wydech, pozycja dolnego psa. Przy wdechu patrzymy w punkt pomiędzy dłońmi. W czasie wydechu przesuwamy prawą stopę do przodu. Wdech, wracamy do pozycji górnego wypadu. Wydech i skręt w lewo. Doskonale. Wdech, rozciągamy się. W czasie wydechu puszczamy dłonie na podłoże. Wdech, podwijamy palce cofniętej stopy. Wydech i dostawiamy cofniętą stopę do drugiej. Wdech, podpieramy się palcami, rozciągamy plecy, głęboki wdech. Wydech, opadamy w dół. Cudownie. Wdech, ręce w bok. W czasie wydechu unosimy ręce przed sobą. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech na palce. Patrzymy do góry. Wydech, skłon, cofamy prawą stopę. Wdech do góry.
Wydech, skręt. Wdech do przodu. Wydech, dłonie na podłoże. Wdech, pozycja deski. Wydech, chaturanga. Możecie opuścić kolana. Wdech, górny pies. Wydech, dolny pies. Wdech, przesuwamy prawą stopę do przodu. Wydech. Wdech, wysoki wypad. Wydech, skręt w lewo. Wdech, wracamy do przodu. Wydech, dłonie opuszczamy na podłoże. W czasie wdechu cofnięta stopa wraca do przodu. Rozciągamy plecy. Wydech i skłon do przodu, ręce w bok i prostujemy się. W czasie wdechu składamy ręce przed sobą. Zatrzymajcie się, by pozbierać myśli. Poczujcie, jak oddech porusza waszym ciałem. Powtórzmy to. Wdech i wydech. Wdech. Wydech, cofamy prawą stopę. Wdech do góry. Wydech, skręt. Wdech, tułów obraca się do przodu. Wydech, dłonie na podłoże. W czasie wdechu cofamy wysuniętą stopę. Wydech i chaturanga. Wdech, pozycja górnego psa. Wydech, pozycja górnego psa. Wdech i w czasie wydechu przesuwamy prawą stopę do przodu. Wdech, górny wypad. W czasie wypadu skręt. Wdech, wracamy do środka. Kiedy jakaś pozycja jest trudna, pamiętajcie o oddechu. Oddech wprowadzi was w pozycję. Będziecie lepiej czuli siebie i wykonywane ćwiczenie. Siadamy na podłożu. Na kościach miednicy. Siad po turecku. Podciągamy jedną stopę do pachwiny, a później drugą układamy przed pierwszą. Możecie pomóc sobie rękami w wygodnym ułożeniu się. Wyobraźcie sobie, że kości miednicy są jak korzenie drzewa. Wciskacie je coraz głębiej w ziemię, łączycie się z nią. Teraz pozwólcie, by wasz kręgosłup się rozciągnął. Poczujcie i wyobraźcie sobie, jak wasza głowa się unosi. Opieramy dłonie wierzchem na kolanach. Kciuk styka się z palcem wskazującym. Zamykamy oczy. Poczujcie swój oddech i to, jak ciało na niego reaguje. Łączymy umysł z ciałem i oddechem. Rozluźniamy mięśnie wokół kości. Czujemy samą masę kości. Niech wszystko się rozpłynie. Chłońmy to, co dał nam trening. Wykonaliśmy dziś serię ćwiczeń, które wprowadziły harmonię. Wykorzystaliśmy zwykłe pozdrowienie słońca na początku treningu i nieco trudniejszą wersję później. Kiedy poczujecie się spięci lub zdenerwowani, wykorzystajcie te ćwiczenia, by się rozluźnić. Dziękuję za udział w programie. Mam na imię Douglas. Do zobaczenia. Opracowanie wersji polskiej, Syntezis Media, tekst Filip Zupczewski.